to ja się pytam, gdzie mam iść? Gdzie zabrać dziecko, rodzinę, żonę? Pod most? W jakim kraju my żyjemy? O co tu chodzi? Ten wariant, który prawdopodobnie może zburzyć mój dom i sprawić, że będę musiała się wyprowadzić, spędza mi sens powiek od prawie 3 lat. Naprawdę, no. Marzenie mojego życia było mieć dom i teraz będzie ktoś mi go chciał zabrać, tak? No nie oddam, no. Że jeden z wariantów przechodzi centralnie przez środek naszego domu. No nie jest to straszne, wręcz no nienormalne, to jest to te nasze państwo, można powiedzieć, rządzący tym krajem, co wyrabiają. Miałem mieszkanie sprzedałem, wszystkie pieniądze po prostu zostały włożone tutaj do tego domu. Dodatkowo jest zakredytowany, po prostu nie robimy nic, no bo nie wiadomo, co będzie. Miałem robić garaż sobie, postawić garaż teraz, porobić. No, na razie czekamy, no bo nie ma sensu, nie? Jeżeli pakować znowu tu jakieś pieniążki, które człowiek całe oszczędności życia, można powiedzieć, tutaj włożył. Byłem za granicą parę lat dobrych. Całe pieniążki zostały tu włożone. Jeszcze na dobre się nie zamieszkaliśmy, nie zagościliśmy, jak dostaliśmy tą informację, że prawdopodobny wariant linii CPK będzie przebiegał dokładnie tędy. Także mieliśmy raptem 3 miesiące spokojnego życia. Pamiętam ten dzień i pamiętam to niedowierzanie i praktycznie nikt nie dowierzał nam z otoczenia, ani sąsiedzi, ani nikt inny, po prostu wszyscy byliśmy w takim szoku, że nie wierzyliśmy, że to jest w ogóle możliwe. Śmiałem się z tego, że no to jest niemożliwe. Gdzie tutaj na wyrach? Po co kolej? Komu ona jest potrzebna? No, mam kredyt i od 5 lat cały czas inwestuję w dom, bo uciekam od... Próbuję... Nie był w ogóle dom ocieplony ani z takich rzeczy. Próbuję to ogarnąć, żeby wyglądało i żeby było taniej, jeśli chodzi o utrzymanie domu, tak? Termomodernizacja. Można i trzeba zawsze z ludźmi rozmawiać, uwzględniać ich interesy wtedy, kiedy są jakieś inwestycje, które wymagają wywłaszczeń. Wiadomo, jak jest duża inwestycja, no nie ma cudów, trzeba, ale trzeba to robić w porozumieniu z ludźmi. Oni muszą, nawet jeśli nie bez entuzjazmu, ale muszą mieć poczucie, że ktoś zadbał o ich elementarny interes. To jest jakiś pomnik arogancji i ignorancji. Znaczy, to jest pomnik. To ma być wielki pomnik, że zbudowaliśmy coś gigantycznego, największego. Pewnie będzie nadane imię i w ogóle wszyscy będą zadowoleni politycznie. Ale z punktu widzenia interesów komunikacyjnych Polski, już nie mówiąc o waszych ryzykach, to nie ma większego sensu. Który nas dotyczy,
praktycznie nie znajdujemy od samego początku żadnych plusów dla naszej gminy, dla naszych mieszkańców. Tak naprawdę to dla nas tylko minusy, bo oczywiście najważniejsza kwestia, czyli wyburzenia domów, wywłaszczenia ludzi, utrata przez nich dorobków ich życia. Nie tylko mówię o domach, mówię o całych gospodarstwach rolnych, więc jesteśmy w dalszym ciągu gminą wiejską. Ale to też tak naprawdę upadek całej naszej gminy. Kto z nowych mieszkańców będzie chciał mieszkać w sąsiedztwie takiej inwestycji? Więc powolny upadek gminy, obniżenie dochodów budżetowych również, czyli brak możliwości dalszego rozwoju. Nie widzimy żadnych plusów, żadnych, naprawdę żadnych. Tu niestety obydwa te warianty są dla Mikołowa fatalne, gdyż ten z kolei, który leci przez centrum miasta wzdłuż obecnych torów, no to wjeżdża w wąskie gardło osiedle Mickiewicza, ulica Stolarska, gdzie jest najwięcej bloków i domów. To jest to, co rzeczywiście przeraża i straszy wszystkich mieszkańców, gdyż wycina to pół osiedla Mickiewicza. Jest jeszcze oczywiście ten wariant, który bardziej nam niszczy nasze środowisko i ogród botaniczny. Mieszkańcy zawsze zapytują przede wszystkim, a gdyby się to wydarzyło, to gdzie my mamy pójść? Inwestycja jest kompletnie źle dobrana, nieprzemyślana. Z drugiej strony, patrząc przez śląską mocną infrastrukturę, oczywiście brakuje tych połączeń kolejowych. One są bardzo potrzebne, ale z drugiej strony nie mogą iść przez te tereny, gdzie ludzie zainwestowali dobytek całego swojego życia. Śląsk przez wiele lat był, wiele lat był, można powiedzieć, wykorzystywany. Wiele decyzji, które zapadało w centrum dotyczyło Śląska i to kosztem Śląska. I takie mamy wrażenie, że przebieg szybkiej kolei to jest także taka wrzutka, która mieszkańcom, władzom samorządowym nic nie daje. Ja zostaję tu, ja tego domu nie zostawię. Tak. Będą musieli mnie po prostu stąd siłą zabrać. Ja stąd nie wyjdę. To jest mój dom i ja tego domu będę bronić. I mało tego, podejrzewam, że ludzie w końcu się, no nie wytrzymią tego i się może polać krew. Bo za każdym razem, kiedy wymyślamy coś, co byśmy chcieli, żeby w tym domu powstało, to wtedy tak, ale pytanie, czy warto? Bo my nie mamy pewności, czy za chwilę nie przyjdzie decyzja administracyjna, że mamy się wyprowadzić. Dzieci są przerażone, zwłaszcza, że nawet koledzy czy nauczyciele wiedzą o tej sytuacji, więc też pytają czasami ich, jak tam sytuacja z tą inwestycją z CPK. I one nie są w stanie nic powiedzieć, bo ciągle trwamy w zawieszeniu. Też siedziałem za granicą 3 lata. Ponad i trochę pieniędzy zaoszczędziłem, żeby spełnić swoje marzenie i mieć dom, który ktoś mi będzie chciał teraz zabrać. Jak przyjdzie do spłaty kredytu, to będę mieszkał pod mostem, bo nie będzie mnie stać nawet na mieszkanie wtedy. Nie oddam czegoś, co było moim marzeniem całe życie. A tym bardziej, że jest tutaj okolica, jaka jest, cisza, spokój. Nie muszę się martwić o dziecko. Kiedyś usłyszałam na jednym ze spotkań, na którym miałam okazję uczestniczyć, gdzie również uczestniczył pan Chorała, że no, w imię dobra ogółu trzeba się poświęcić, tak? Mniej więcej tak brzmiały te słowa. Czyli ja rozumiem, że my tutaj w gminie Wyry mamy się poświęcić dla kogoś, kto pojedzie z Katowic do Ostrawy, czy z Warszawy do Ostrawy, bo to tak naprawdę przecież nie chodzi tylko o Katowice, tylko właściwie o centralny port komunikacyjny. Tak jak powiedziałam, no my nawet nie mamy tutaj mieć przystanku. To już nawet nie o to chodzi, że my byśmy go chcieli, bo my go nie chcemy. My się nie czujemy wykluczeni komunikacyjnie, to też wielokrotnie się pojawiało. Dla nas to nie są miejsca pracy, dla nas to nie jest możliwość szybszego dostania się do dużych miast, metropolii. Gdzie dla nas jest tutaj zysk? Koleje wyremontowały wiadukt, na którym znajdują się tylko miejsca na 3 linie kolejowe. Niestety, kiedy pytamy czasami CPK i jakby uświadamiamy, że niedawno był remont i tam się to nie zmieści, to się wydaje, że dla nich nic nie stanowi problem.
Powiem, że ze strachem czekamy na ogłoszenie przez CPK tej ostatecznej linii, którą będą dalej procedować. Mamy obawę, że to zdegraduje nasze centrum miasta. Z kolei ta linia, która niszczy tereny zielone, no to też znacząco wpłynie na nasz ogród botaniczny, który dzisiaj jest prawdziwym ogrodem i okolicą spokojną i przyrodniczą. Żeby ta inwestycja nie została zrealizowana. Oczekujemy, że ta inwestycja nie będzie realizowana. Mam nadzieję, że ktoś zmądrzeje i zauważy, że opcja połączenia Ostrawy z Katowicami istnieje i nie jest potrzebna taka duża inwestycja. Staram się o tym nie myśleć, bo mam parę innych problemów na głowie, a psucie sobie głowy, nie wiem, jakimiś wariatami z rządu, no to chyba nie ma sensu, nie? To się musi skończyć jakoś, ja nie wiem. Na ulicę trzeba wyjść. Coś trzeba po prostu zrobić.